Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Baby Haul. Zostały mi jeszcze tylko 3 tygodnie do tego, żeby ciąża była donoszona, więc no, trzeba się sprężać. Dlatego już dzisiaj po pokazaniu Wam tych wszystkich rzeczy popiorę je sobie i spakuję walizkę. Jeśli chcielibyście filmik z walizką do szpitala, to zostawiacie kciuki w górę, będę wtedy wiedziała, że chcecie i napiszcie komentarz. Rzeczy jest sporo, dlatego zabieram się za pokazanie Wam wszystkiego. Pierwszą rzeczą jest kokon ze sklepu Lulalove. Kokon jest bardzo mięciutki i w takim stylu boho. I ja to widzę tak, że na przykład ja będę leżeć po jednej stronie łóżka, mój mąż po drugiej, no i kokon na przykład będzie, nie kokon, tylko kokon na środku i w środku będzie dzidzia, dzięki czemu będzie jej wygodnie. Dlatego no nie wyobrażałam sobie, żeby nie mieć takiego kokona, nie zainwestować w niego, no bo jednak wydaje mi się, że jest potrzebny. Mam też dwa rożki z tego samego sklepu, ten jest ciemniejszy, ten jest jaśniejszy. Jeden z nich wybiorę sobie do szpitala. Z tego samego sklepu mam również ręcznik dla niemowlaka. Jestem z niego bardzo zadowolona, bo przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo mięciutki. Wprawdzie z kąpielą poczekamy, bo z tego co mówiła położna, jak najdłużej można poczekać z taką, wiecie, kąpielą niemowlaka. Dlatego no myślę, że ten ręczniczek poczeka tak za 2-3 tygodnie. Natomiast no jest naprawdę super, żebyście mnie tylko dobrze zrozumieli, jakby higiena niemowlaka jest naprawdę bardzo istotna i bardzo ważna i oczywiście dzidzie się toaletuje. Natomiast takiej kąpieli nie zalecali, przynajmniej u mnie w szkole rodzenia. Czyli wiecie, po prostu przemywanie, toaletowanie dzidzi za pomocą jakichś tam gazików, płatków kosmetycznych i takich delikatnych ręczniczków na początek, a dopiero później taka, wiecie, kąpiel w wanience. Ale oczywiście tutaj jakby róbcie jak chcecie. Jeśli chodzi o laktator, to ja wybrałam z firmy Lansino i jest to laktator elektryczny na dwie piersi. Ja bardzo chcę karmić piersią jak najdłużej i jest to też związane z moją endometriozą, bo czym dłużej będę karmić piersią, tym dłużej będę mogła zapomnieć jeszcze o mojej endometriozie, dlatego no koniecznie laktator musiał znaleźć się w mojej wyprawce. Ja go sobie dokładnie wyparzę, zobaczę jak się z niego w ogóle korzysta, bo dla mnie na chwilę obecną to jest totalnie czarna magia. No i oczywiście wezmę do szpitala na wszelki wypadek. I jeśli chodzi o butelkę, to również zdecydowałam się na tę z tej firmy, bo słyszałam, że te smoczki są spoko, ale słuchajcie, nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, bo może się okazać, że dzidzi nie podpasuje, no i trzeba będzie kupić inne. W każdym razie no wzięłam te na wypróbowanie, zobaczymy czy się uda, czy się nie uda. Kolejną ciekawą rzeczą ze sklepu Lulalove jest zabawka termofor sensoryczny właśnie dla niemowląt. Jest to coś, z czym ja się nie spotkałam, bo nie sądziłam, że będę kupować jakieś zabawki dla niemowlaka. Natomiast jest to bardzo fajna opcja i taka pobudzająca sensorycznie. Zabawka wygląda właśnie w ten sposób. Jest tutaj też jeszcze wkład. To się przydaje, jeżeli dzidzia ma kolki właśnie. Ogrzewamy ten wkład, następnie kładziemy na brzuszek, no i przynosi to ogromną ulgę dla niemowlaka. Dodatkowo te kontrastowe połączenia kolorów, czyli biel, czerń i czerwień, mają pozytywnie wpływać na stymulację wzroku jakby w pierwszych tych miesiącach życia niemowlaka, dlatego to połączenie kolorystyczne nie jest przypadkowe. Tutaj mam kocyki i ja słuchajcie, wzięłam jeden taki cieplejszy kocyk z wełny merino, bo dzidzia się rodzi zimą, więc chciałam, żeby miała chociaż jeden taki, wiecie, bardziej cieplejszy, porządny kocyk. Te dwa otuleczyki, miętowy i ciemnozielony, są z wiskozy bambusowej, są bardzo delikatne i takie po prostu no jak mgiełka, dlatego no jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Te dwa wzięłam z myślą o tym, żeby otulać niemowlę, no i przykrywać potem jeszcze dodatkowo kocykiem. I tutaj mam również dwa, taki w kolorze takiego kokosu i szary, również bambusowy, delikatny, w 100% z pędzy bambusowej, dlatego no naprawdę jakość jest genialna. Mam też zestaw bambusowych ręczniczków, one będą idealne właśnie do toaletowania dzidzi, także na pewno też się przydadzą. Na pewno te ręczniczki spakuję sobie do szpitala, albo przynajmniej jeden, żeby toaletować dzidzie, jak już będziemy razem. Tutaj jeszcze takie myjeczki dla dziecka, ale zobaczcie jaki przepiękny wzór haberków. I tak samo tutaj te niebieskie, one są z
bambusa i z bawełny, także naprawdę są mega, mega delikatne. Takich pieluszek nigdy dość, dlatego jeszcze wzięłam z Zara Home. Są bardzo delikatne, tutaj są właśnie w kropeczki, w jakieś tutaj kwiatuszki, także naprawdę są bardzo fajne, no i jakościowo bardzo dobre. No i przechodzimy do ubranek. Ja kupiłam 3 zestawy po 3 w opakowaniu właśnie body z Zary. One są bardzo fajne, bo są rozpinane właśnie w ten sposób, kładziemy niemowlaka i możemy zapiąć body, dzięki czemu nie przekładamy przez główkę. No ja sobie nie wyobrażam takie maleństwo jeszcze przez głowę przeciskać, także no zależało mi na tym, żeby było w ten sposób właśnie rozpinane. I wzięłam 2 rozmiary, 62 T2 zestawy i jeden ten na ramionczka 56. Wychodzimy zimą ze szpitala, więc musiałam koniecznie kupić kombinezon. On jest fajnie tutaj ocieplany, milutki, z kapturkiem, no i przede wszystkim jest w stylu pajacyka, bo większość, które ja wybierałam, patrzyłam w internecie, to były właśnie z obciętymi stópkami. No po co buty takiemu niemowlątkowi kupować, nie wiem. Dlatego no zależało mi na tym, żeby były te nóżki tutaj w środku. Znaczy wiecie, żeby były stópki po prostu. Dlatego no jestem z niego bardzo zadowolona, jest bardzo, bardzo ładny, no i mam nadzieję, że trochę posłuży. Może się troszeczkę dzidzia w nim topić na początku, ale trudno, mniejszych rozmiarów naprawdę nie znalazłam. Na wyjście ze szpitala jeszcze wzięłam dla niego taki sweterek, on jest też fajny, bo jest właśnie odpinany. On jest właśnie w ten sposób odpinany, dzięki czemu przez głowę tego nie przekładam, bo ja nie wiem, po prostu będę się stresować tą główką, dlatego wolę mieć takie, wiecie, bezpieczniejsze rzeczy. Ze sklepu Dear Eco mam bodziaczka właśnie z długim rękawem, spodenki, czapeczkę, no i takiego pajacyka, ale z obciętymi nóżkami, ale fajnie, że jest tutaj na suwaczek, także też będzie bardzo, bardzo wygodnie, no bo na guziki będzie ciężej, a na suwaczek o wiele, wiele łatwiej. Jeszcze z tego sklepu mam taką delikatną kołderkę. Z H&M-u wzięłam jeszcze takie piżamki, spodenki i bluzeczkę w pandy i jeszcze druga bluzeczka w pandusie, 56 rozmiar, ale coś widzę, że jakieś takie duże są. W każdym razie no to mnie zauroczyło, jeśli chodzi o wzór, no i są też bardzo delikatne, taki fajny jest materiał. Z H&M-u wzięłam też zestaw krasnoludka, no już nie mogę się doczekać, aż ubiorę moje dziecko w takiego krasnoludka ślicznego, to jest kolor zielony, widzę, że kamera troszeczkę przeinacza. To jest fajna opcja, bo tutaj są można jakby troszeczkę szerzej, a można trochę wężej, jakby tu są te dwie opcje do zatrzasków. No i czapeczka oczywiście, czapeczka też jest potrzebna. Jeju, co tu się dzieje, słuchajcie? Coś jest za jasno. W każdym razie no zauroczył mnie kolor, bo to będzie mały krasnoludek. Szukałam też śpioszków na suwaczek i powiem szczerze, że szukałam w Kapalu, ale no niestety nie było rozmiaru 56. Znalazłam w H&M-ie, ale słuchajcie, niezbyt jestem już zadowolona z tych śpioszków, ponieważ materiał jest taki dosyć twardy, natomiast no plusem jest to, że są na suwak, także zobaczymy, jak to się u mnie sprawdzi. U nas sprawdzi, jest to rozmiar 56, aczkolwiek wydaje mi się, że są dość spore. Są to takie, nie wiem jak to się nazywa, półśpioszki. W każdym razie no nie ma tutaj tych stópek. No ale co, no na pewno wykorzystamy. Te śpioszki również są z H&M-u, ale jestem z nich na przykład bardziej zadowolona, mimo że to jest ten sam rozmiar, to jest o wiele mniejszy ten śpioszek, no wprawdzie nie jest na suwak, ale są na guziki, no trudno, no i to jest taki typowy pajacyk ze stópkami, także no i delikatniejszy jest o wiele, także no po prostu nie wiem czemu tak jest, w każdym razie te śpioszki są bardzo fajne, miłe w dotyku. Z H&M-u wzięłam jeszcze taki typowo praktyczny zestawik, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk body z długim rękawem, właśnie odpinane na boczkach, no i do tego spodenki, to były jakby dwie oddzielne rzeczy, natomiast no gdzieś tam chciałam, żeby pasowały do siebie, także no będziemy w kompletach ubierać dzidzie. Jeszcze ze sklepu 5015 wzięłam takie półśpiochy, no bo chciałam mieć jeszcze spodenki z takimi zakrytymi stópkami, żeby nie było dzidzi zimno w stópki, no i jeszcze na to będę zakładać skarpetki, także chciałam mieć kilka par, żeby w razie czego były na wymianę takich zwykłych, tradycyjnych, wiecie, z obciętymi stópkami.
Wzięłam jeden taki zestaw apaszki z czapeczką. No słuchajcie, dinozaury, każdy chłopiec kocha dinozaury, jakby to jest jakby wiadome, no każdy chłopiec musi mieć coś z dinozaurami, dlatego apaszka, czapeczka, no wygląda uroczo. Oczywiście skarpetki, 5 par takich delikatnych, 3 mam pary takie, no takie cieplejsze, najwyżej dokupię jeszcze. No i te z 5-10-15, no nie jestem z nich niestety zadowolona, ale no bo są po prostu takie twarde, jakieś takie dziwne. W każdym razie no je wykorzystam na te półśpiochy, więc będzie miał na półśpiochę, a te chyba bezpośrednio na stópkę mogą być, bo są naprawdę bardzo delikatne. Okej, i to jest wszystko, co mi tutaj jeszcze zostało. Wzięłam jedną parę takich śpioszków na ramionczka. Tutaj jest piżamka. To jest bardzo fajny, delikatny śpioszek z Lolo Baby. I jeżeli, no tylko, że po prostu one są gdzieś tam droższe, ale po prostu materiał jest przedelikatny, cudowny. I na pewno wezmę do szpitala jako pierwszy, żeby założyć mojemu synkowi to, bo po prostu, no myślę, że się ucieszy, jak wyjdzie z brzuszka i założymy mu coś takiego bardzo, bardzo delikatnego bezpośrednio na skórkę. Tutaj są jeszcze jakaś bluzeczka, czapeczka do tamtych śpioszków, które Wam pokazywałam, no jakieś tam body. A z tymi śpioszkami wiąże się pewna historia, ponieważ jak się z mężem dowiedzieliśmy, jakiej płci jest Dzidzia, to pobiegliśmy szybko do smyka i wybraliśmy tak symbolicznie właśnie coś dla chłopca, dlatego to są pierwsze śpioszki, które mój synek jakby otrzymał, jak się tylko dowiedzieliśmy o płci, no to właśnie chcieliśmy zwieńczyć to jakimś drobiazgiem. W smyku nie ma za bardzo fajnych rzeczy dla chłopców, szczerze mówiąc, więc wybraliśmy śpioszki i nawet nie wiedziałam, że okażą się tak praktyczne, no bo jednak pajacyki to są pajacyki. Jedna z ważniejszych w sumie rzeczy, jeszcze na suwak, także po prostu git. Na tą chwilę to by było na tyle. Nie wiem kompletnie, czy kupiłam tego za dużo, czy kupiłam tego za mało, nie wiem totalnie, ale tak sobie myślę, że zawsze można przecież dokupić w trakcie, przecież wysyłka idzie w 2-3 dni, także nie będzie w razie czego problemu. Na pewno zrobię jeszcze taki drugi baby haul, bo chcę Wam pokazać wózek, dostawkę, w ogóle jak zaaranżowałam cały pokój, bo tutaj się troszeczkę pozmienia. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, będę bardzo wdzięczna za zostawienie kciuka. Ci, którzy obserwują mnie na Insta, zapewne jako pierwsi dowiedzą się, że jestem już w szpitalu, także jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, to zapraszam. Buziaczki, do zobaczenia, pa!